Przeprowadźmy reakcję sodu z wodą. Ze względu na dużą aktywność, sód jest przechowywany pod warstwą nafty. Pomimo tego, powierzchnia sodu jest pokryta warstwą tlenku. Dlatego przed użyciem należy odsłonić srebrzysto-szarą powierzchnię metalu. Jest to metal miękki i można go kroić nożem. Dodajmy teraz sód do krystalizatora zawierającego wodę z fenolftaleiną. Ciekawe efekty można zaobserwować przeprowadzając reakcję sodu z ograniczoną ilością wody. Również w tym przypadku oczyszczamy kawałek sodu. Do krystalizatora wkładamy bibułę i zbliżamy wodą. Teraz dodajmy sód. Widzimy żółty płomień. Poza bardzo gwałtowną reakcją można zaobserwować jeszcze jeden ciekawy efekt. Popatrzmy. Widzieliśmy przeźroczystą kroplę, która po chwili eksplodowała. Efekt ten jest powtarzalny, a jego natura nie jest do końca poznana. Prawdopodobnie jest to kropla silnie stężonego roztworu wodorotlenku sodu. Jeszcze ciekawszy efekt można uzyskać dodając wodę kroplami. Tym razem widać powstające iskry i wybuchy. Przeczytaj opis tego procesu na naszym blogu. Thank you.